Hejka, hejka, witam na nowej naszej wyprawie. No kurczę, wiatr wieje, chyba nie będzie słychać. Zaczynamy naszą nową wyprawę wzdłuż wybrzeża Polski. Zaczynamy we Władysławowie i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Mamy 5 dni na to. Gosia niecie skarby, dwie kawki, mały deptaczek. Jak tam, Gosia, ciepło? Wyjeżdżamy sobie z Władysławowa. Bardzo ładna ścieżka zrobiona jest. Jedziemy w stronę Jastrzębiej Góry. Dojechaliśmy do Jastrzębiej Góry. Znaleźliśmy sobie ławeczkę i proszę bardzo, Gosia sobie konsumuj. Dokąd? Lekko, nie? Spoko. Daleko jeszcze. No, mała relaksu. Odpoczywamy. Bo trochę ciężka droga była. Jesteśmy na lesie, ale już niedaleko do końca. No to w końcu dojechaliśmy do Łeby. Masakra. Dzień dobry. Dzisiaj jest 3 sierpnia 2019 roku. Obudziliśmy się na kempingu. Pokażę, jak wygląda. Gosia udała się do stodoły, tak nazywamy te wielkie namioty. Szuka podkładek pod czajnik. Proszę bardzo, spotkaliśmy tutaj Państwa przy znaku Łeba. Mamy identyczne wózki. Jeden i drugi. Jaka śliczna chorągiewka, proszę, stowarzyszenie sportowe, pomagamy dzieciom, pięknie. I tu, Szczecinek. I love Szczecinek. Ale fajnie. No dobra, to nie zaszło.
No to wyjeżdżamy z Łeby. Postanowiliśmy jechać ścieżką rowerową R10 do miejscowości Rowy. Lecz niestety ścieżka jest, prowadzi po takich zagęszczeniach. Albo my się nam się może pochrzeniło. Jechaliśmy też na Google trochę i prowadziło nas w takie krzaki, że po prostu nie wyciągałem kamery, ponieważ tak komary żarły. Uciekaliśmy. No nic. Jedziemy teraz drogą po prostu. No zobaczymy, jak to będzie. Może gdzieś się uda jeszcze skręcić w bok, żeby tak cały czas szosą nie jechać. Cały czas jedziemy ulicą. Słups 32. Zmieniliśmy plany. Jedziemy do Ustki. Znaleźliśmy sobie takie miejsce. Mamy jakieś drewienka. Świetne miejsce, żeby oprzeć rower z przyczepką. Jest godzina 16. Zostało nam 45 km do Ustki. Troszkę późno wyjechaliśmy. A to my jeszcze nie dojechaliśmy? O kurczę. No dobra, to powiedzieć. Powiem wam, że jestem wykończony. Ta przyczepka mi daje w kość. Nie myślałem, że aż tak będzie ciężko. Pani, czy to ten kemping, który zamówiłem? Tak. O, dobrze, bo już nie mam siły jechać dalej. Gosiunia już ma elegancki porządeczek, wszystko poukładane w szafie. Ja niestety mam bajzel, ale mam na to wytłumaczenie, ponieważ ja byłem w toalecie, prysznic brałem i tak dalej, a Gosia w tym czasie porządkowała, pilnowała namiotu, układała. A teraz Gosia poszła się kąpać, a ja zrobiłem nam rosołek tutaj. Są dwa kubeczki rosołek. Czekam, aż się zaparzą. Jedyny mankament, który musiałem rozwiązać, to był ten czajnik. Jak widać, nie ma rączki. Ją dzisiaj ułamałem. Przyjemności musi być w życiu, nie? Jedziemy nad tym morzem, jedziemy i ciągle nie mogliśmy trafić na to morze, nie? No w końcu jesteśmy w porcie. Kładeczka ułożona. Niezłe silniczki.
nasze plażowanie. Pierwsze. Pan chyba na bananie. Albo na czymś takim kółku. Hejka, hejka, jesteśmy na plaży w Fusce, plażujemy sobie z Gosią. Nie jedziemy, nie jedziemy dalej. Stwierdziliśmy po prostu, że musimy się wyplażować troszeczkę. Nad morzem w tym roku byliśmy, ale bardzo krótko i... Byliśmy w ogóle nad morzem? Nad morzem w tym roku jest pewnie... Przepraszam najmocniej, o cholera. Nad morzem w tym roku nie byliśmy, jesteśmy pierwszy raz. I właściwie pierwszy dzień na plaży. Bo jedziemy wzdłuż tego wybrzeża, jechaliśmy wzdłuż wybrzeża Polski, zaczynając od Wody Słowowa i powiem wam szczerze, ani razu na plaży nie trafiliśmy. Masakra. Jechaliśmy, wstawaliśmy, przyjeżdżaliśmy, bo już późno, trzeba było... Gosia mi sypie na nogę piasek. Nie denerwuj mnie, bo nie stracę wątek. Mów tam swoje. Ok, w każdym razie jakoś tak nie składało się, żeby przejść na plażę. Chcieliśmy zachód słońca nagrać, ale no nie udawało się. No i postanowiliśmy więc, że dzisiaj, jako że i tak muszę odpocząć, bo niestety z tą przyczepką dałem za mocno, naciskałem nogami na pedały i troszeczkę mięśnie odmówiły mi posłuszeństwa, muszę odpocząć. Jedziemy jutro 20 km, jutro mówię, w wtorek jedziemy 20 km do Słupska i potem jedziemy ze Słupska do Gdyni, w Gdyni się przesiadamy i jedziemy do Bydgoszczy. Mamy tylko jedną przesiadkę dzięki temu, a tak byśmy mieli trzy przesiadki. Więc nam się opłaca zostać tutaj, po prostu się wyplażować, wygrzać, na słoneczku poopalać się, bo jestem biały jak śnieg. Panie, kupiłem kukurydzę. Nie wiem, zasłużyłaś? Tak. Teraz będziemy jeść kukurydzę. Niestety tego wam nie pokażemy.